przy telefonie lekko spóźniony, co moja wina, ale jest redaktor Piotr Wit. Witam panie redaktorze, witam państwa. No we Francji bardzo dobrze, ale nie beznadziejnie. W kataklizmach można wybierać. Od 3 tygodni media trąbią w wielkiej fabryce opon samochodowych marki Bridgestone. W mieście Béthune, w departamencie Pas-de-Calais, głośna afera. Pikiety strajkowe, demonstracje, transparenty, palenie opon. Dwoje ministrów rzuciło się gasić pożar. Afera Bridgestone nabrzmiewała od wielu miesięcy. 13 marca, w momencie wielkiego nasilenia pandemii, właściciel firmy postanowił zatrzymać produkcję w Béthune. Nazwa Made in America jest myląca. Największy na świecie producent opon należy do Japończyków. Powodem likwidacji miał być COVID-19. Nie tylko dyrekcja Bridgestone'a wykazała troskę o zdrowie i życie pracowników. 3 dni po Japończykach, 16 marca, z kolei Michelin zadecydował przerwać produkcję w swoich fabrykach w krajach Unii Europejskiej. Likwidacja sanitarna dotyczyła 20 tysięcy pracowników w 21 fabrykach Hiszpanii, Francji i Włoch. Według dyrekcji chodziło o, cytuję, kroki sanitarne, higieny i odizolowania podjęte w tych krajach. Wiadomo było, że to pandemia jest winna kryzysu w branży opon i że na koronawirusa nie ma rady. Kiedy dane statystyczne ujawnione przez prasę wsadziły kij w mrowisko, wynika z przedstawionych obliczeń, że zanim przyszedł z Chin koronawirus, na rynek europejski przyszły opony chińskie, tańsze o połowę od produkowanych we Francji. I w rezultacie między 2010 a 2018 rokiem sprzedaż opon zachodnich spadła o 40 do 60%, podczas gdy w tym samym czasie sprzedaż opon chińskich wzrosła o 40%. Niektórzy producenci nie czekali na pandemię, znali dobrze sytuację w ich branży, przypomniano obecnie szerokiej publiczności. W 2014 roku amerykańska firma Goodyear zamknęła w Amiens północnym fabrykę opon rolniczych, 1134 zwolnienia. W 2009 fabryka Continental w Clairoix, 1113 zwolnionych. Zamknięcie Béthune nie ma nic wspólnego z pandemią, powiedział Xavier Bertrand i przewodniczący regionu Górnej Północy dodał: właściciele podjęli decyzję od 2 lat. 850 pracowników i 5000 członków ich rodzin nie wiedzą, gdzie się podziać i z czego mają żyć. Teraz nie mówi się już o COVID-zie w Béthune, ale o nieopłacalności produkcji. Przypadek Bridgestone stanowi tylko kawałek bardzo wielkiej układanki światowej. Pokazuje, jakie korzyści można odnieść z pandemii, jeżeli się zręcznie zabrać do sprawy. Kiedy wszystkie oczy zwrócone były na pandemię, w departamencie Pas-de-Calais, niegdyś najwyżej uprzemysłowionym okręgu Europy, na granicy z Belgią i po sąsiedzku z Luksemburgiem, zamykano zakłady przemysłowe. 6 kwietnia ArcelorMittal zamknął koksownię w miejscowości Florange z powodu COVID-u. To był gwóźdź do trumny po tym, jak w grudniu 2018 ten gigant metalurgiczny wygasił w tym samym zakładzie 2 wielkie piece. Ostatnie 2 wielkie piece we Francji. W 2013 zlikwidował inną część produkcji. Koronawirus rzucił się nie tylko na opony. W końcu maja Renault ze swej strony zapowiedział zwolnienie 15 tysięcy pracowników na świecie, w tym 4600 pracowników we Francji. Jednocześnie wielkie przedsiębiorstwa Castorama, Le Hall, André, Camailleux, Brico Depot, Fnac Darty, Air France i wiele innych będą zwalniać pod groźbą splajtowania. Airbus, kwiat przemysłu francuskiego, zapowiedział zwolnienie 1/3 efektywów pracowniczych, twierdząc, że idzie o przeżycie przedsiębiorstwa. W rezultacie jego podwykonawca, Derichebourg pod Toulouse, zwalnia także 700 pracowników. Zanim nadeszła zaraza, pojawiły się inne powody do likwidacji. Ogromne zakłady w miejscowości Florange właściciel postanowił zamknąć w imię ochrony środowiska. Fabryka produkowała wówczas w 2003 roku 130 tysięcy ton ołowiu, 100 tysięcy ton cynku, 250 tysięcy ton kwasu siarkowego. Według agencji prasowej Mediapart
metalurgia francuska, ale tak, płaci cenę stworzonego przy okazji modelu finansowego. Agencja wskazuje na bank Goldman Sachs, który ignorując realia przemysłu i specyfikę metalurgii, podtrzymywał spekulację finansową przemysłem ciężkim, co doprowadziło w rezultacie do krachu. Na początku lat 90., kiedy to wszystko dopiero się zaczynało, noblista Maurice Allais przestrzegał, cytuję go dosłownie, globalizacja i Unia Europejska taką, jaką dzisiaj wymyśliliście, prowadzi do bezrobocia i pauperyzacji społeczeństwa. To było na początku lat 90. No ale jakie to ma znaczenie, co kracze ekspert od wielkich kryzysów ekonomicznych, kiedy są pieniądze do szybkiego zarobienia, wielkie pieniądze. I opcja spekulacyjna Goldman Sachs zwyciężyła Maurice'a Allais. Całą przyjemność apostołom globalizacji psuł tylko niepokój, co powie się narodowi, kiedy proroctwo ale się spełni. Na szczęście, kiedy przyszła godzina prawdy, pojawił się COVID-19. Francuski Michelin wyglądał pandemii jak kania dżu. Wreszcie doczekał się 16 marca. W pełni paniki sanitarnej mógł na poczet zarazy zamknąć we Francji 14 ośrodków przemysłowych zatrudniających 10 tysięcy pracowników. Pandemia jest tak pożyteczna, że gdyby jej nie było, należałoby ją wymyślić. Te dawne, dobre czasy przed COVID-em, powiemy sobie niebawem. Dawniej było lepiej. No, dawniej było lepiej, tak brzmiał leitmotiv głośnej francuskiej komedii filmowej Parada natrętów. Typowy natręt zanudzał rozmówców opowieściami o dawnych dobrych czasach. Potem ten sam pokazywał się w epoce Balzaka, mówił to samo. Potem w wieku XVIII, w czasach renesansu itd., itd. I na końcu brodaty, ubrany w skórę zwierzęcą, wychodził z jaskini zdegustowany, mówiąc, co za czasy, dawniej było lepiej. Z oddalenia wszystko błękitnieje, zauważył wielki malarz francuski Renoir. Jeżeli pandemia potrwa dostatecznie długo i uda się doprowadzić naród do stanu skrajnej apatii, czasy przedcovidowe nie tylko zbłękitnieją, ale wydadzą się nam z oddalenia niebieskie jak farbka do prania. Będziemy ze łzami w oczach wspominać dawne, dobre lata, kiedy masowo rosło bezrobocie, kiedy nierówności społeczne zrobiły się krzyczące, a długi państwowe osiągnęły pułap nieznany nigdy w historii, kiedy mieszkania i domy stały się niedostępne dla ludzi pracy. A bo przecież, jeżeli sięgnąć pamięcią, błękitu w tamtym pejzażu widziało się niewiele, było więcej kolorów. Powiedziałbym nawet silną przewagą barw ciemnych. W fabryce Bridgestone w Bethune działo się źle co najmniej od 2 lat. Grupa japońska przestała inwestować w ośrodek, podczas gdy modernizowano inne wytwórnie. Bethune pracowało wciąż na starych maszynach. Doszło ostatnio do tego, że fabryka produkowała opony do Renault 4. To jest model od wielu lat nieistniejący na rynku. No nikt tego naturalnie nie kupował. Unia Europejska nuci obecnie arię, dawniej było nam dobrze na świecie. I już znaczna część narodów to uwierzyła. Tak więc niczego nie trzeba zmieniać. Po COVID-zie pójdziemy tą samą drogą co dawniej, nucąc z nostalgią piosenkę Dawniej było nam lepiej. I tak aż do następnej pandemii. A jeszcze dodam co do zachorowań potęgujących się stale na ten straszliwy wirus COVID-19. Profesor Raoult przytoczył statystykę umieralności na rozmaite choroby. No więc obecnie we Francji umiera codziennie na raka 460 osób, a na koronawirusa 52. Do usłyszenia. Do usłyszenia i oby kiedyś było lepiej, panie redaktorze. Tego wszyscy sobie życzmy. Piotr Wity z Paryża, a teraz w Poranku Wnet czas na wiadomości.